Cześć, mam na imię Asia i witam Was w wideoblogu Templars Gear. Dzisiaj porozmawiamy o systemach montażowych. Od wielu lat na rynku funkcjonują różne rozwiązania pozwalające na konfigurację oporządzenia. Najbardziej klasycznym rozwiązaniem są taśmy 25 mm. Wraz z rozwojem technologii pojawiły się plastikowe klipsy, a w ostatnich latach systemy wycinane z laminatu. Każdy z nich ma swoje wady i zalety. Co jest najważniejsze w dobrym systemie montażowym? Oczywiście wytrzymałość na zerwanie. Drugą bardzo ważną rzeczą, o której często zapominamy, jest sztywność poprzeczna. Taśmy montażowe są stosunkowo stabilne, ale trudne w produkcji i kłopotliwe w montażu. Szybko pojawiły się plastikowe klipsy. Gwarantują one bardzo stabilny montaż, ale drastycznie zwiększają ciężar i mogą uszkodzić komórki montażowe. Systemy montażowe oparte na laminacie, które sami produkujemy, cechują się niskim profilem oraz wagą, ale ich słabością jest sztywność poprzeczna. Naszym rozwiązaniem było stosowanie laminatu opartego na kordurze 1000D. Ale w Templars Gear ciągle szukamy nowych rozwiązań. Najświeższą zmianą w naszych nowych systemach montażowych jest zastosowanie elastycznego, mocnego i trwałego tworzywa sztucznego. Po pierwsze, łatwiej jest wsunąć cienki i śliski pasek plastiku w laserowo wycięte otwory. Spójrzcie, to jest pasek, a to jest język. Po przepleceniu paska pamiętajcie, aby język zabezpieczyć w ostatnim nacięciu systemu montażowego. Zauważcie, że bardzo ważne jest to, aby przeplatając pasek zrobić to tak, by powstały dwa punkty nacisku. Czyli aby pasek utworzył takie dwie pętle, które zaczepią się o otwory montażowe. Ta kieszeń zaczepiona jest na dwóch paskach, a to daje nam cztery punkty zaczepienia ciężaru, a więc bardzo stabilne oparcie na ładownicę. To jest stary typ montażu, a to jest nowy, ulepszony typ montażu. Jak widzicie, dzięki zastosowanemu plastikowi ta ładownica nie przesuwa się na boki w porównaniu ze starą. Trzyma się dokładnie w tym miejscu, w którym chcemy, na przykład podczas biegu z obciążeniem. A z czego wynika uzyskana sztywność montażu? Wynika z zastosowania sztywniejszego materiału. Omówiliśmy plusy zastosowania tworzywa. Podsumujmy. Po pierwsze, łatwiej się je wplata w otwory montażowe. Po drugie, sztywniej i pewniej trzyma się niż na laminacie kordury. Po trzecie, są trwalsze. I po czwarte, w całości produkujemy je w Polsce, w Unii Europejskiej i jesteśmy z tego bardzo dumni. Na dzisiaj to już wszystko. Lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku.